czwartek 3 grudnia około godziny 14:40 doszło do napadu na sklep jubilerski. Sprawca po wejściu do środka użył gazów w stosunku do znajdujących się tam pracownic, a następnie po zbiciu młotkiem gabloty skradł biżuterię ze złota wartości ponad 50 tysięcy złotych. Mężczyzna po kradzieży wybiegł ze sklepu, uciekając w kierunku ulicy Szewski Rynek, a następnie w ulicę Niecałą. Na wołanie sprzedawczyni o pomoc zareagowało dwóch mieszkańców naszego miasta, którzy pobiegli za uciekającym mężczyzną. Na pewien czas stracili go z oczu, jednak nie dając za wygraną, zauważyli go na ulicy Bulwar, niedaleko miejskiej pływalni. Tutaj bez wahania postanowili go zatrzymać i odebrać skradzione przedmioty. Podczas obezwładniania napastnik próbował użyć paralizatora i w ten sposób zdobył przewagę, co pozwoliło mu się wyswobodzić i uciec. Zanim się zorientował, cały łup z napadu na sklep został mu zabrany. Napastnik to mężczyzna w wieku około 21 lat, wzrostu około 180 cm. W dniu napadu ubrany był w czarną kurtkę z kapturem obszytym miśkiem, niebieskie spodnie jeansowe oraz czarne buty. Policjanci cały czas poszukują wszystkich osób, które mogłyby pomóc w ustaleniu sprawcy napadu. Cały czas trwają przesłuchania osób oraz zgrywane są nagrania monitoringów w miejsca, gdzie mężczyzna mógł przebywać. Wiadomo, że w samym Sokołowie Podlaskim był długo przed samym napadem. W odebranej napastnikowi torbie była skradziona biżuteria oraz broń. Widać było, że mężczyzna starannie się przygotował do napadu. Nie spodziewał się, że w naszym mieście nie ma znicz ulicy i znajdą się osoby, które przyjdą z pomocą. Policjanci dziękują dwóm mieszkańcom naszego miasta, którzy nie zważając na niebezpieczeństwo podjęli próbę pościgu i dzięki temu odzyskali skradzioną biżuterię. Postawa ta niewątpliwie zasługuje na pochwałę.